Podobno silniki wolnosące mają mały potencjał do tuningu. To mit. Jesteśmy w 44 Tuning Performance Center i siedzę w tej chwili w Porsche Panamera silnikiem wolnosącym 3.6 V6. Seryjnie 300 koni. Bardzo fajny, bardzo luksusowy, bardzo wygodny samochód, dający duże poczucie bezpieczeństwa na śliskiej nawierzchni z napędem na 4 koła. Jednakże brakowało mu wigoru, brakowało mu odpowiedniego przyspieszenia do tego, żeby w pełni przyjemnie i bezpiecznie nim jeździć. Pierwsze pomiary na poziomie seryjnym wykazały 281 koni, a więc troszeczkę mniej niż wskazuje producent, jednakże jest to normalne przy silnikach wolnosących, które potrzebują wręcz idealnych warunków, żeby te parametry seryjne swoje pokazać. Ten egzemplarz, który jest kolejnym Porsche, kolejną Panamerą udoskonalonym przez naszą firmę, wykonaliśmy specjalny dolot powietrza. On jest zaprojektowany i wykonany w naszej firmie i do tego został wystrojony, wyregulowany silnik poprzez najnowszej generacji sterownik DPP Performance. Cała modernizacja w przypadku tego silnika daje bardzo fajne efekty. W tym egzemplarzu 48 koni i 63 Nm. I dostępność momentu już od 2500 obrotów, gdzie wcześniej w okolicach ponad 4000 obrotów. Do tego żwawość pracy silnika, żwawość nabierania obrotów nieporównywalna. Modernizacja wykonana w tym zakresie to jest poprawienie sprawności, a więc wizyta na stacji benzynowej i zdziwienie. Samochód mający więcej momentu, więcej mocy, po prostu pali mniej. W tym przypadku są to często oszczędności około 10, nawet 15%. Stosowany w tych silnikach seryjny olej niestety obniża powoli sprawność tych silników, dodatkowo bardzo je brudząc. Zatem zalecamy i też wykonujemy wymianę oleju, w tym przypadku na odpowiedni olej marki Motul. W tej chwili, czyli po tuningu, mając więcej momentu, więcej mocy, dużo przyjemniej jeździ się tym samochodem. W zasadzie zero kompleksów przy wyprzedzaniu, można spokojnie wyprzedzać kilka aut jednocześnie, bez obaw i myślę, że w naszych warunkach drogowych jest to bardzo ważne. Dodatkowym efektem, wynikiem tej modernizacji jest poprawa dźwięku. W tej chwili brzmienie tej V6 jest naprawdę przyjemne, miłe dla uszu i wręcz podczas jazdy buduje poziom adrenaliny. Zatem jeżeli masz Porsche wolnosące, bez turbo, chcesz jeździć przyjemniej, nawet bym powiedział bezpieczniej, być może chcesz, aby spalał on mniej paliwa, był bardziej ekonomiczny, to zapraszam do kontaktu z nami, gdyż mamy rozwiązanie także dla Ciebie. A turbinowe też robicie? Tak, oczywiście, ale to już w następnym materiale.